Witam serdecznie. Instant Karma spotkała pewnego amerykańskiego youtubera, który postanowił zabawić się kosztem pracowników oraz studentów The University of Washington w Seattle. On chciał nagrać coś w rodzaju pranka, takiego chorego pranka, polegającego na tym, że wmówił wspomnianym już studentom i pracownikom The University of Washington, że właśnie trwa zamach terrorystyczny, bo to jest takie śmieszne, prawda? Miało być dużo wyświetleń, dużo hajsu z donate'ów, dużo łapek w górę, komentarzy, a skończyło się o tak. I od razu mówię, bardzo dobrze, że się tak skończyło. Wait, what's going on? The ground, don't make any sudden movement. Okay, I'm recording, bro. If you're gonna shoot me, that's fine. What are you doing, bro? Put the gun down. Put the gun down. Put your backpack down. What are you doing, bro? Put your backpack. You got me? What are you doing, bro? Record all you want, but that's totally fine. Move this way. Okay, let me take my phone. You're in contact and in relation to a bomb threat. Move away from what? Right now. That way. What did I do? On the ground. I didn't do nothing, bro. Lay on the ground. That was TTS. That was a donation. On the ground now. Legs flat on your stomach. That's good. Put your phone down if you're concerned about it. Put your arms out to your side like an airplane. Don't move. You got me? I got you, bro. Don't touch anything. All right, bro. Good. Go. Oh, bro. What are you doing, bro? Hey, just listen to the officer. Put your hand behind your back, okay? I didn't do anything wrong, bro. Zgodnie z zapisem tegoż streama, który obecnie znajduje się na kanale Just Police Videos oraz oświadczeniem policji miejscowej, cała sprawa wyglądała mniej więcej tak. YouTuber o ksywce Arab Andy, który wygląda jak typowy Arab oraz z tego, co się zorientowałem, pochodzi z tejże kultury i uważa, że powinien wykorzystywać wszelkie przywary związane z tą kulturą do promocji samego siebie. Tenże właśnie człowiek wszedł sobie do klasy jednego z pomieszczeń w The University of Washington, tak po prostu z telefonem włożonym na tak zwanego gimbala. Tak jak czasem widać, ludzie sobie manifestacje nagrywają, mają telefony tak włożone na takich kijkach, które sprawiają, że one są tak dobrze wypoziomowane, i tak sobie po prostu wszedł do jednej z tychże właśnie sal. Najpierw dość długo i tak ordynarnie trochę celował tą kamerą jednej konkretnej studentce, a następnie odtworzył, i tutaj są zdania podzielone, kto to odtworzył, ale zgodnie z tym, co mówi policja, to on właśnie odtworzył wcześniej przygotowane nagranie, które mówiło, że gdzieś na terenie kampusu zostały podłożone ładunki C4, czyli takiego materiału wybuchowego, i że właśnie trwa odliczanie. A gdy ludzie się bardzo, bardzo mocno tym przejęli, zaczęli w panice uciekać, to facet się śmiał. Oto fragment, jak to wyglądało. Attention. Is this where you're supposed to be? I think so. C4 has been successfully activated. Bomb detonation countdown successfully started. I teraz bardzo ważne, moi kochani, oczywiście całość tego materiału, on ma 37 minut, cały shot tak zwany, znajduje się w opisie, w zakładce źródła, możecie go sobie tam obejrzeć, ale to jest bardzo, bardzo ważne, ponieważ ludzie zaczynają się zastanawiać, czy prawdę mówi policja z dystryktu D, znaczy ta miejscowa policja, która odpowiada za Uniwersytet Waszyngtona, czyli The University of Washington Police, czyli że to on odtworzył
te nagranie z głośnika, który miał gdzieś umieszczony na odzieniu, oni tu chyba używają słowa jacket, czyli kurtka, czy też mamy do czynienia z sytuacją, w której ktoś wysłał mu dźwiękowego donata i po prostu jakiś, mówiąc krótko, pranker został sprankowany, chociaż dla mnie w momencie, w którym krzywdzi się ludzi, to już nie jest żaden prank, tylko to jest po prostu zwykłe łajdactwo, no ale powiedzmy, zostając w tej terminologii, że sprankowali prankera. Nawet to zacznę od tego, że moim zdaniem to nie ma znaczenia, zaraz powiem dlaczego, ale również nie wydaje mi się, by mogła tutaj być taka oto sytuacja, że on dostał donata dźwiękowego. Dlaczego? No bo donaty dźwiękowe, o ile się orientuję, to są w ten sposób robione, że ktoś wysyła tobie donata dźwiękowego i ludzie na streamie słyszą ten dźwięk, ale to nie jest tak, że twój telefon, bo on streamował z telefonu, nagle, że ten telefon zacznie tutaj wszemi wobec dookoła rozgłaszać tegoż właśnie donata. W związku z tym wydaje mi się to niemożliwe. Do tego dochodzi jeszcze oświadczenie policji, że głos wydobywał się nie z telefonu, tylko z głośnika, który miał on przyczepiony na ciele, a także taka jedna sprawa, gdyby nie to, że on chciał sobie zachwić z tychże ludzi, to znaczy zachwit to jest za mało ostre słowo, no po prostu dorobić ją ich kosztem, no to po cholerę by tam szedł. No, załóżmy, że to było tak kompletnie przypadkiem, że on dostał tego donata. No, wygląda jak stereotypowy terrorysta, nie? Wchodzi na amerykańską uczelnię, gdzie przecież dość niedawno była strzelanina. Tam generalnie bardzo często dzieją się jakieś okropne rzeczy na tych amerykańskich uczelniach. Biedni ludzie są przewrażliwieni, prawda? No i wchodzi taki facet, który stereotypowo stwarza zagrożenie i tak sobie po prostu stoi, nie? No nie, jestem przekonany, że on to miał wcześniej przygotowane, bo inaczej nic z tego by nie miało sensu. No i do tego jego późniejsze zachowanie, niezależnie od tego, co miało miejsce na samym początku, jaka była przyczyna, jest po prostu naganne. I teraz tak. Tak myślę o sobie. Gdybym ja miał taką sytuację, przykładowo, powiedzmy, że rzeczywiście coś gdzieś sobie streamuje i rzeczywiście ktoś mi wysyła donata dźwiękowego i rzeczywiście tak to jest możliwe zrobienie, że mój telefon nagle zaczyna tekst tego donata wygłaszać, czyli wszyscy dookoła słyszą, jaki jest tekst tego donata, nie? To i gdyby to był taki, i powiedzmy, jestem na manifestacji i powiedzmy, że coś takiego się odpala, no to ja bym był przerażony. Starałbym się zrobić wszystko, żeby tym ludziom powiedzieć, że to jest nieprawda. Na pewno bym nie krzyczał tego standardowego u tych prankerów: it's a prank, bro, człowieku, co się czepiasz, to tylko prank. Nie, tylko starałbym się powiedzieć: przepraszam, to ktoś mi to wysłał, to nie ja, nie ma żadnego C4, wszystko jest w porządku, nie? A ten facet nic. Ten facet cały czas chodził sobie po kampusie, jeszcze sobie śmieszkował, zagadywał sobie do ludzi, zachowywał się, jakby on po prostu się fantastycznie tym wszystkim bawił. Gadał do ludzi na czacie, oczywiście zbierał donaty po 4,20 dolara, co przy dzisiejszym kursie to jest jakieś takie 15 zł łebka i tam mu leciały bardzo, bardzo często. Ludzie na czacie, co mnie niesamowicie przeraża, mieli fantastyczny ubaw i wiecie, on widział, co się dzieje. Widział tam na tym streamie, widać, że tam przyjeżdża straż pożarna, oczywiście na sygnale. Widać, że przyjeżdża policja, oczywiście na sygnale, że jest naprawdę panika. No, mówiąc krótko, jest ewakuacja przynajmniej części budynków kampusu. Oczywiście na pewno nie cały kampus ewakuowali, bo te uniwersytety są gigantyczne w Stanach Zjednoczonych, no ale przynajmniej część ewakuowali. To są koszty, to jest przerażenie. To naprawdę krzywdzi ludzi, to nie jest śmieszne. On nic nie reaguje, on sobie chodzi, śmieszkuje i dla niego to jest wszystko zabawne. Potem sobie poszedł z terenu tego
oddalił się od tego budynku, tam chyba ciągle będąc na terenie kampusu, bo kampusy w Stanach Zjednoczonych to nie jest tak jak u nas, że na przykład Uniwersytet Warszawski ma tam wyznaczone tam powiedzmy ten na krakowskim przedmieściu ileś tam budynków wyznaczonych murem, tylko nie, no te kampusy są gigantyczne. Nawet jest większe od kampusu w SGGW w Warszawie, które też są jakoś tak wygrodzone. To nie, no tam jest po prostu cała jakby dzielnica studencka, nie? Także znajdował się cały czas w tej dzielnicy studenckiej, chodził sobie po sklepach, zaglądał w witryny i nagle dwóch policjantów postanowiło go zatrzymać. Co jest bardzo ciekawe, obejrzyjmy sobie ten fragment jeszcze raz. Moi kochani, zwróćcie uwagę, że ten stream trwa nadal po tym, jak został aresztowany. On go nie wyłączył. Ja bym prawdopodobnie starał się go wyłączyć, ale również on jest taki bardzo zdziwiony, w zasadzie, czy ty wiesz, kim ja jestem, zobacz, co ja robię, przecież to jest tylko prank, o co ci chodzi, człowieku, tak przynajmniej to odebrałem, co on mówi, taki w ogóle zdziwiony, ale dlaczego ty, człowieku, masz do mnie pretensje, przecież ja tylko pranka robiłem, nie? To jest takie naprawdę przerażające. Zwróćcie uwagę jeszcze uwagę na to, że ten stream trwa długo, długo po tym, jak facet został zatrzymany. Nie wiem, dlaczego ci policjanci tego nie wyłączyli. Nie wiem, gdzie on trzymał ten telefon, ale cały czas go miał. Cały czas spadały donaty. I co jest najbardziej przerażające z tego wszystkiego, moim zdaniem, to to, że ludziom się to niesamowicie podobało. Biorąc pod uwagę, że on miał na streamie ludzi, czy do czego pije? Gdyby mnie zwinęła policja na streamie, to ja bym miał nadzieję, że moi widzowie będą mi współczuć i że moi widzowie będą starali się coś zrobić, żeby mi pomóc. A tamci się jarali, że on pójdzie siedzieć. Okej. Takie trochę dziwne. Znaczy, on mógł mieć trochę dziwną publiczność, nie? Skoro chcieli oglądać sobie, jak on się zabawia kosztem ludzi. Ja przypominam, że się zabawiał tak na poważnie, bo przecież już okej, zagrożenia fizycznego nie było, tego C4 nie było, ale ludzie mogą się stratować, ludzie mogą dostać zawału. Autentycznie, pod wpływem silnego stresu, jak ktoś ma słabe serce, może dostać zawału. Jeżeli dużo ludzi ucieka, może ktoś się może przewrócić, ktoś inny może przebiec po tym, kto się przewróci, to potocznie się nazywa stratowaniem, nie? No tak się dzieje. Dalej, ludzie mogą odnieść jakieś pomniejsze obrażenia, typu ktoś sobie złamie rękę, ktoś sobie złamie nogę, ktoś się pobija. Ale żeby nie było wątpliwości, słuchajcie, w Polsce dawno temu, to było chyba pod koniec lat 90. na przełomie z nowym tysiącleciem, była taka sytuacja, że w Polsce było otwarcie hipermarketu elektronicznego. Wtedy wchodziły dopiero te hipermarkety. Jakiś dzieciak, i wtedy były bardzo niskie ceny na otwarciu. Jakiś chłopczyk chciał sobie kupić Walkmana. Tam za złotówkę tego Walkmana sprzedawali, dla tych, którzy nie pamiętają, bo to było bardzo, bardzo dawno. Walkman to było takie pudełeczko, gdzie się wkładało kasetę i z tą kasetą, i do tego były słuchawki, się chodziło po ulicy i słuchało muzyki. Potem były Discmany, potem to wyparły MP3-ki, a teraz się słucha z telefonu. No ale Walkman był na kasety. Jak nie wiesz, co to były kasety, to znaczy, że jesteś bardzo młody. No i on sobie chciał kupić tego Walkmana za złotówkę. No i niestety tłum napierający go przewrócił. Jakaś kobieta tam w szpilkach była i mu tak nieszczęśliwie stanęła tą szpilką na tego chłopczyka, że zdaje się, że mu śledzione napękło od tego. W każdym razie chłopak nie przeżył. Także to pokazuje, jak takie sytuacje ekstremalne wpływają na ludzi. Teraz zobaczcie. Skoro tutaj ludziom odebrało mózg, rozum, bo chcieli sobie kupić tańsze odtwarzacze DVD, to były jeszcze te czasy, tańsze telewizory czy inne tego typu rzeczy, to jak ludzie uciekają, gdy są w autentycznej panice, gdy myślą, że walczą o życie. A ci ludzie, przecież widzieliście na tym filmiku wcześniej, że ci ludzie byli autentycznie spanikowani, nie?
Czyli to było naprawdę krzywdzenie ludzi. Niezależnie od tego, czy on tam coś podłożył, czy nie podłożył, krzywdził ludzi. No to ci widzowie, którzy to oglądali, musieli być jakąś bandą sadystów, być może nawet nie do końca uświadomionych, uważali, że to jest śmieszne, że krzywdzenie ludzi jest śmieszne, że krzywdzenie ludzi jest zabawne. W związku z tym, no rzeczywiście może jak ktoś ma taką chorą, patologiczną widownię, to nie powinien się spodziewać po niej nic innego, że skoro lubią patrzeć, jak ludzie są krzywdzeni, no to lubią też patrzeć, jak ich ulubiony YouTuber jest krzywdzony. Są drogą ciekawe, czy to będzie się też przenosić na polskiego YouTuba i czy jak wreszcie sprawiedliwość dopadnie, co po niektórych, jak to się ładnie mówi, nienawistników, czy ich widownia też uzna, że to jest zabawne. No zobaczymy. W każdym razie teraz zobaczmy, jak wyglądało całe to aresztowanie i zostawimy tam początek tego, jak leci dalej ten stream. Oglądamy. Oh, bro. Hey. Get your hand back there, sir. Come on, bro. I didn't do anything, bro. Look at the video, bro. I recorded it. Good. That's fucked, bro. You're gonna arrest me for nothing, bro. Come on, stop, bro. 4-4, got one. That's not fair, bro. I didn't... Bro. Bro, stop. Come on, please. Listen, bro. Good. Sorry. Listen, bro. This is like assault, bro. Yeah, I gotta drop this. This is just a YouTube live stream, bro. It was a donation. Someone donated to media. Someone donated $2 and it played some shit. Here's my rules, bro. Look, guys. Messed up, dudes. Hold up, let my life stream see this, bro. You guys are solving it. You guys are solving it. Według oświadczenia The University of Washington Police facetowi za całe to, nazwijmy to, wydarzenie grozi bagatela $20,000 pokrycia kosztów akcji ratunkowo-ewakuacyjnej, tak to ładnie nazwijmy. Czemu 20, a nie 21 czy 19, nie wiem, tak jest w tym oświadczeniu policyjnym oraz uwaga, do 10 lat pierdla. I powiem wam szczerze, że mam nadzieję, że on pójdzie siedzieć. Mam nadzieję, że się nie wybroni tym, że to niby jest prank, że to niby miało być zabawne, że on nie chciał. Nie, kurde, takich ludzi naprawdę trzeba pociągać do odpowiedzialności, bo bezkarność, moi kochani, powoduje, że to się wszystko nakręca. I teraz tak, nie wiem, czy tego faceta zaliczyć do nurtu patostreamerów czy patoprankerów, no bo to jest taki patoprank na żywo, nie? Ale zwróćcie uwagę, że rzeczywiście prankerzy, zanim się pojawili patostreamerzy, nie? No bo teraz się właśnie mówi bardzo dużo o tych patostreamerach, nie? I ich się generalnie potępia. I bardzo dobrze, bo robią rzeczy, których nie powinni. Sam potępiam. Chociaż nie odbieram im prawa do życia, że się tak wyrażę i uważam, że trzeba z nimi rozmawiać i im tłumaczyć, nie? Natomiast takie ten mój śmieszek przed chwilą był taki, że znaczy zobaczyłem, jaką ksywkę miał jeden z widzów tego Arab Andiego. Uwaga, Adolf, a na nazwisko miał na H i nawet miał zdjęcie właśnie słynnego akwarelisty. Swoją drogą, ciekaw jestem, dlaczego YouTube nie banuje konta, który jest imię i nazwisko słynnego akwarelisty oraz jego zdjęcie. No ale to pokazuje, co to są za ludzie, którzy to oglądają, prawda? No i teraz tak, oni się nakręcali. Ci, właśnie zanim byli ci patostreamerzy, to byli bardzo popularni prankerzy. Teraz też są popularni prankerzy, żeby nie było, tylko prankerzy są różni, nie? Jedni prankerzy są tacy naprawdę sympatyczni, fajni. Na przykład jest taki jeden pranker, kurde, teraz mi wypadł, ja go nawet znam, mam znajomych, nawet wywiad u mnie był w tej serii Minął Tydzień.
Kurde, moja skleroza, wypadła mi ksywka. Przepraszam cię, stary. W każdym razie na przykład przebierał się w ten sposób, że wyglądało, że sam siebie niesie w doniczce i sobie tak chodził po ulicy, to naprawdę sympatyczne było. A byli tacy prankerzy, którzy sprowadzali zagrożenie, nie? Że na przykład wyskakiwał gdzieś, no może, że nieważne jakie, przejdźmy do zagranicznych, nie? Zagraniczni tacy, że się na przykład przebierali w strój klauna i idzie sobie człowiek w nocy przejściem podziemnym i nagle jest odgrywana scena, że ten człowiek wierzy w to, że właśnie jakiś tam klaun morderca kogoś zamordował, nie? No to przecież też można było dostać zawału, nie? Jak dla mnie, to akcja z udawanym podłożeniem ładunków jest tym samym, tylko na większą skalę. Taki klaun, oni mają nawet cały kanał z tymi klaunami, tak, mam nadzieję, że te pranki były reżyserowane, mam nadzieję, naprawdę mam nadzieję, że były reżyserowane, bo były straszne, przerażające i tam naprawdę ktoś mógł dostać zawału, bo idziesz sobie po ulicy i nagle wydaje ci się, że jesteś świadkiem mordu i morderca cię goni, można dostać zawału, nie? No, mam nadzieję, że był reżyserowany. No widać, Arab Andy nie wiedział, że był reżyserowany i zrobił coś takiego na live, tylko na masową skalę, nie? Że przeraził całą ekipę na kampusie, nie? Takie to jest zabawne, takie to jest śmieszne, nie? No nie dla tych ludzi. Nie jak ktoś się stratuje, nie jak ktoś dostanie zawału, nie chociażby jak ludzie mają podwoływane lekcje, nie? Przecież tam mógł trwać jakiś egzamin, który trzeba będzie powtórzyć, inne tego typu rzeczy. To jest takie zarabianie cudzym kosztem, dorabianie sobie popularności cudzym kosztem. I teraz zastanawiam się tylko, jak to wszystko zostanie przedstawione przez, nazwijmy to, poprawnych politycznie dziennikarzy. No bo z jednej strony wydaje mi się, że cała ta akcja jest nie do obrony. No nie, kurde. Fałszywy alarm bombowy, ileś tam ludzi poszkodowanych i tak dalej. No za cholerę jest to nie do obrony, prawda? Ale z drugiej strony, no, biedny człowiek jest Arabem, inna kultura, inna religia, no właśnie, taki biedny, może nie daj Boże uchodźca jakiś, no kurde, trzeba współczuć, nie? Wydaje ci się, że co, niemożliwe, żeby ktoś łyknął, że takie coś może przejść ze względu na to, że ktoś jest z innej kultury? No kochani moi, nie takie rzeczy przechodziły. W weekend odpaliłem vloga, w którym gwałciciel, pedofil został zaproszony przez brytyjski urząd do tego, żeby złożył pozew przeciwko matce dziecka, którą zgwałcił i dziecko pochodzi z gwałtu, żeby ta matka przyprowadzała dzieciaka na widzenia do więzienia. Czajcie? Koleś zgwałcił dziewczynkę. Dziewczynka zdecydowała się urodzić dziecko. Dziewczynka jest już troszeczkę starsza i to dziecko też już jest troszeczkę starsze. I teraz urzędnicy brytyjscy stwierdzili, że kurde, no co z tego, że przestępca? Przecież ojciec, więc każdy ojciec ma mieć prawo do kontaktu z dzieckiem. W związku z tym przyszli do niego i powiedzieli, stary, pozwij mamuśkę, niech mamuśka ci przynosi dzieciaka, przywozi dzieciaka do więzienia, nie? Super. Inna kultura, przecież on nie wiedział, tak nie można, nie? Albo nagminnie czytam artykuły o tym, że jakiś sąd uniewinnił gwałciciela, bo mówił, że on jest z kultury, w której gwałty to nie jest nic złego i on nie wiedział, że robi coś złego. Także kochani, zastanawiam się, jak to będzie. Zastanawiam. Bardzo, bardzo serdecznie was pozdrawiam. Jeśli się podobało, dajcie łapkę w górę, napiszcie coś miłego w komentarzu. Oglądajcie od początku do końca w playlistach. Pozdrawiam, do zobaczenia. Pa!